Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będę wypowiadał te słowa tak szybko. Ale tak, dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I wiem, że wstęp był trochę dziwny. Ale głównie dlatego, że nie spodziewałem się, że po prostu znajdę coś, co po prostu pobudzi moją wenę znowu do bycia nagrywaczem, a nie tylko streamerem. Przepraszam, pseudo-streamerem na Twitchu z Genshinów i Honkai w Star Railów. Ale tak, oto jestem i oto sprawdzamy dzisiaj wersję demo gry My Little Universe. Powiem tak, gierkę zobaczyłem w kolejce odkryć Steama, natychmiastowo trafiła na listę życzeń, a demko, niby jest napis continue, ale mogę wam powiedzieć, że nie ruszony prawie w ogóle. I to mogę powiedzieć. Mocny Forager vibe w tym wszystkim jest. I to w dobrym tego słowa znaczeniu. Ale tak, co tu więcej mogę powiedzieć? New game, a jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego jest continue, to tego wstępu nagrywam drugi raz, bo za pierwszym razem nie wiadomo, czemu OBS mi zaciął ekran i nie było w ogóle żadnych rzeczy, zanim się zmontowałem trochę więcej, ale tak. New game i oto, jak prezentuje się sama gierka. Jesteśmy takim nutkiem, chodzimy tutaj, możemy sobie tak fajnie przewracać. Ja zrobię to samo, co sobie ostatnio, czyli tak. Ustawię kamerę i widzę, że trochę rwie mi obraz. Mam nadzieję, że na nagranie nie będzie z tym problemów. Może to być dlatego, że nie jest jeszcze zoptymalizowane, ale tak. I co teraz? No, podnosimy sobie siekierkę, idziemy i... Co ciekawe, klawisze myszki, chociaż jak sprawdzam, sterowanie powinno być tym, spacją albo F. Możemy właśnie teraz tą siekierką, przed innymi rzeczami, ciąć tej rzeczy. Przy czym jest to spowodowane tym, że mam ustawioną manual action, czyli że sam muszę to robić. Mogę to przestawić na automata i tak, ścinamy drzewka. Więcej już o tym do końca nie wiem, a wyłączymy tylko na razie manual, żebym mógł sobie przyjemniej tak robić wszystko automatycznie. I tak, proszę, ścinamy. Mamy drewno. I tak, pod tobą mamy też ekwipunek. Na razie mam tutaj drewno i nic więcej. I... Okej, okay, można wejść do wody. O czym już, można powiedzieć, wiedziałem z trailera, ale nie wiedziałem, że tak po prostu od razu. Więc tak, mam to drewno i można wejść do wody i co tu mamy? Rekinę od razu, okej. Okay. Czyli wniosek, nie wolno pływać. Tak, gra polega właśnie na tym, co tu widzicie. Chodzimy, zbieramy, wstawiamy materiały. Myślałem, że będzie coś więcej, przynajmniej to po trailerze, ale na razie wygląda na rzecz tylko na tym. I tak, na spokojnie zobaczmy, dokąd to doprowadzi, co dalej będzie z tym, a tak. Takie niewielkie coś tutaj mamy. I mogę powiedzieć, że kupiło mi to już po prostu pod pierwszym względem tym, że to jest, no przypomina mi trochę Foragera w sposobie działania, że mamy taki świat, zbieram materiały i tak naprawdę robimy, co chcemy z tym. Ale to, co mnie teraz zaskoczyło, to to, że widzę, że nie mogę niczego budować, jak na razie mogę tylko rozszerzać lądy i ścinać drzewa. A w sterowaniu, czy w żadnych zakładkach na razie nie widzę, żebym miał jakieś inne opcje, więc tak... Jeśli coś tutaj się da robić innego, to prawdopodobnie odkryjemy to później. I tak, tutaj wykopaliśmy w ogóle, odkryliśmy jakieś wzgórze i jest jakieś coś, co wymaga od nas 150 kwadratów szarych. Więc dobra, zaraz zobaczymy, co z tym będzie. Dodajemy tutaj drewno i... Tartak. Trzy deski potrzebne, żeby tam dalej pójść, to tak... Zrobimy. I dobra. Czyli będą tu jakieś takie inne, bardziej zaawansowane rzeczy. Są nawet struktury, tylko co ciekawe... Tutaj wymagane są jakieś cegły, pustaki, deski, no, zielone siekiery. Dobra, od razu może to przygotujmy, bo czemu nie. Może zielona siekiera będzie do czegoś potrzebna zaraz, to od razu weźmiemy. Ale tak. Czyli wygląda na to, że tutaj w przeciwieństwie do Foragera, przynajmniej na razie, nie możemy stawić swoich rzeczy, tylko mamy je jakby predefiniowane. Okej. Okay. Dobra, to póki te deski się robią, to tam... Idźmy po coś innego i... Mamy kilofa. I co, teraz mam kilofa? Nie mam siekiery, mam kilofa i mogę zbierać te szare kwadraty, okej. Okay. A nie, siekiera kilof się sam przełącza. Stosownie, okej, okay, fajnie. Czyli nie muszę się przejmować tym, że będę potrzebował czegoś, a... No, muszę to ręcznie robić, fajnie. I okej, szare kwadraty w takim wypadku to są jakieś takie kamienie i przy okazji to są jakieś pieniądze czy coś. Wygląda mi to jedna marchewka albo pieniądze, ale chyba prędzej pieniądze i... Okej, okay, zdążyliśmy zamiast tak, zanim rekiny mnie zjadły, więc jej. Czy jest sens zrobić tutaj więcej? W sumie czemu nie? Zarzućmy maksa. Jeśli Forager czegokolwiek mi nauczył, to tego, że zawsze lepiej mieć produkowane surowce w bardzo dużych ilościach, niż potem płakać, że ich brakuje. No dobra. Mamy te kwadraty i... O proszę, deski znowu będą wymagane.
Tak, tutaj niby możemy iść dalej, z tego co widzę. Rozdawać te kwadraty, rozdawać deski, żeby sprawdzać, co jest tam. Ale z drugiej strony mógłbym też zobaczyć, co jest za tym, co wymagało 150 kwadratów. Mówię kwadratów, bo to wygląda na kwadraty, ale to są jakieś kamienie i... Okej. Czyli za 5 mogę wymienić te kwadraty, które teraz chyba są metale, na te, co nazywam pustakami. Ale chyba prędzej to są jakieś sztaby metalu czy coś. Więc dobra, dobra. Zróbmy to. Żeby zrobić sobie tą zieloną siekierę od razu, tylko nie pamiętam, ile ona wymagała, co może być problematyczne, delikatnie mówiąc. To jest pierwsza sprawa, druga zauważyłem, że tam jeszcze można było iść. To zamiast iść tak w nowym kierunku, właśnie zobaczmy, co tutaj będzie. Jak to tak porozszerzam? Właśnie chyba już będziemy stać na zieloną siekierę? Nawet nie pamiętam, ile to potrzebowało, ale dobra. Nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. 5, dobra. I tak, mamy 3, więc potrzeba jeszcze chwilę to pofarmić. Szkoda, że nie można jakoś szybciej tego robić, ale dobra. Będziemy mieć już zaraz zieloną siekierę. A pozostałe kwadraty, czy tam metale, powiedzmy aluminium. Niech będzie to amelinium po prostu, bo amelinium, po prostu kojarzy mi się z amelinium. I okej, upgrade. Siekierka nam się tam ostrzy i... siekierka poziom drugiego. Czymś się to różni? Czy na to szybciej chyba? Minimalnie? W sensie, tak mi się wydaje. Bo nawet pewien nie jestem tak w 100%, jak to działa. Ale tak, może jakieś takie minimalne przyspieszenie? O proszę! Jaki miły niespodzianek. 60 tych sztabków. A jeszcze się podpaliłem w ognisku. Brawo ja. No dobra. Fajnie, że takie coś tutaj było. Na pewno się przyda. I tak, widziałem też tutaj, że możemy zrobić już niebieską siekierę, tylko wymaga jakichś niebieskich tym razem kwadratów. I możemy przy okazji rozbić rakietę. To tak, zanim pójdziemy dalej, to pozwólmy, żeby nasz jełop, dla którego jeszcze imienia nie mam, mógłbym standardowo powiedzieć go Stefan, ale za dużo już tych jełopów Stefanów. Mógłbym też go nazwać Bobem, tak klasycznie, ale już było dużo Bobów. Nie wiem. Nie mam pomysłu dla niego na imię. Niestety, na razie może... Najlepiej może właśnie nie dawać mu nawet imienia, bo jeszcze się ten... przywiążę do tego kogoś. Tego po prostu ludka i potem będziemy ciężko czekać na pełną wersję, jeśli gra okaże się taka świetna, jak się zapowiadała. A póki co dobra. Widzę, że tu mamy więcej w jednym miejscu tego wszystkiego, więc fajnie. Można kopać kilka kamieni naraz, tych ameliniów, tak samo jak tutaj. Tylko pytanie brzmi, dokąd to będzie prowadzić i gdzie są te niebieskie kwadraty? W sensie, może ich nie być, bo oczywiście to jest nadal demo, więc nie wiadomo, ile tak naprawdę w ogóle tu będzie jeszcze jakiegokolwiek kontentu do sprawdzania. Może zaraz się okazać, dobra, to tyle, dziękujemy ci za twój czas. I skądś mi tutaj wypadły te kawałki marchewek, czyli monety. Ja wiem, że to są monety, to widać, ale... No. Muszę to przyrównać do kawałków marchewek, bo marchewki też mi się z tym kojarzą, naprawdę. Więc no. W jaki sposób jestem tutaj w stanie robić? O, widzę tam gołębia, tak? Gołąb se srunie. Ciekawe, czy kiedyś będę mógł, nie wiem, jakieś gniazdo dla gołąbiów znaleźć, czy coś? Żeby się go... Właśnie tylko pozbyć, ale jakoś złapać, zbliżyć do niego. Okej, widzę tam jakiś kamulec sruwający też. Jakieś iskry. Więc trochę się tutaj dzieje. Z tego, co widziałem na trailerach, to tak, no kiedyś będziemy mogli nawet mieć nowe rakiety, żeby sruwać im w kosmosa. Potencjalnie. Chociaż nie wiem, ile z tego trailera jest dostępne tutaj. Podejrzewam, że niewiele. W końcu są tylko demko. A nie można za dużo dać na demku, bo potem ludzie nie kupią pełnej wersji. Jak wiadomo. I dobra, tu też coś jest. 75 desków, jak miło. Okej, tutaj rzućmy. I tam coś jeszcze było więcej? Nie, chyba nie. Dobra. To na razie wstrzymajmy się z produkcją tych tutaj sztab, bo chyba mamy ich wystarczająco dużo. Jakiś czas zobaczmy za to, dokąd będą nas prowadzić te kwadraciki. W ogóle, co ciekawe, jak coś kopiemy, wolność to wrzuca. Natomiast jeśli nie kopiemy, to bardzo szybko. Okej, to wymaga teraz drewno. Znowu. To jest taką... dziwną odmianą?
Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Może ma to jakiś większy powód, czy będzie wymagać drewna? Chociaż na razie nie wydaje mi się, żeby tutaj był jakiś powód, dlaczego co wymaga, jakiego materiału. Po prostu każde pole czegoś wymaga, żeby to postawić i... O, kraby. Okej, tutaj... Były potrzebne sztabki deski i możemy za to sobie kilofa ulepszyć na zieleno. No to oczywiście, że to zrobię. No okej. I ten trochę lepszy kilof już wymaga znowu więcej i... I tak patrząc teraz, wydaje mi się, że tak, że to ulepszenie przyspiesza kopanie. Wcześniej nie byłem pewien, ale teraz już mogę powiedzieć z pełną premedytacją, że tak. No albo jestem po prostu ślepy i wyobrażam sobie, coś, co nie istnieje. Nie, ale jestem pewien na 200% wręcz, że to przyspieszyło trochę zbieranie tych wszystkich tutaj ameliniów. No. Musiało przyspieszyć. Nie ma opcji, że nie. No, ale dobra, weźmy jeszcze tutaj te drewna, bo nikt nie wiadomo, kiedy będą potrzebne i... Chciałem powiedzieć, żebyśmy odłożyli już tam, ale jeszcze nie mam tylu ameliniów, żeby te 150 zaplacić. Podejrzewam, że ten będziemy robić większe schody i może będziemy za te góry w stanie przejść. Albo coś, nie wiem. Albo otworzymy sobie w sumie kopalnię, bo to też może być, że tam będziemy mieć jakąś lepszą kopalnię amelinium. Lub nie wiem, może węgiel jakiś? Przecież nie, węgla tutaj nie ma raczej, co jest ciekawe, bo gdyby był, to pewnie byśmy potrzebowali go do robienia sztabek. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zazwyczaj jak są takie rzeczy, to no, są wymagane i dajemy, dajemy. Co my tu mamy? 150 tych niebieskich kwadratów, znowu super. Czyli nawet się nie dowiem, co to robi, poza tym, że jakiś złamany pierścionek tam przynieśliśmy. Dobra, dobra, jełop, to kopa dalej, kop dalej. I zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Jak na razie, no... Kłamstwem by było powiedzieć, że mi się to nie podoba, czy że nie jest to dla mnie przyjemne, ale... Sama gra taka... prezentuje sobie... No, mogę powiedzieć, że tyle co Forager na wstępnym etapie. Z taką różnicą, że tutaj nie czuć tego jakiegoś... No nie czuć progresji aż tak bardzo, bo okej, fajnie, ulepszyłem sobie, przez co no trochę szybciej to mogę kopać i tak dalej, ale... No, w Foragerze były zawsze te poziomy, te nowe technologie, które odblokowujemy, a tutaj na razie, no... Mówiąc szczerze, to nie ma niczego. Oczywiście, no wiem, demo i te sprawy, nie można za dużo po prostu wymagać, ale... Myślałem, że może pokażę jakieś to piękno tej gry. 150 oczywiście, jak już tego nie potrzebuję. O, jakiś krab, z jakiegoś kraba. Okej, czyli kraby można bić za marchewką monety. Warto wiedzieć. A, dobra. Teraz tak, tutaj więcej rzeczy nie ma, a tu co? Znowu metali i deski. Okej. Całe szczęście poznajdowałem tego 5 pierdlionów i... Mamy kowadło jakieś zautomatyzowane do miecza. Plus jeden health, plus dwa ataku. Okej. I guess. Upgrade. 10 życia, 3 powera jakieś. Okej, tutaj jeszcze 10 health, 6 power. Dobra. 50 tego tutaj, tych metali. Jeszcze bardziej możemy. Okej, nawet nie wiem, po co to będzie miecz na razie. W sensie podejrzewam, że jeśli skoro jest miecz, to będą jakieś tej walki. Czy nawet nie ma co podejrzewać, po prostu w trailerze to było. Mniej więcej. Chyba. Nawet nie jestem pewien. Szczerze mówiąc. Nie, dobra, były. Żeby nie zdradzać wam niczego, a nie robić spoilerów czy coś. Nie będę mówił dokładnie, co widziałem w tych trailerach na stronie Steama, ale tak. W sumie były walki. No i nawet teraz widzę, że kraby będziemy mieczem atakować automatycznie. Zamiast siekierą, kilofem czy czymś innym. Dobra. Tak czy inaczej, jak tam sytuacja się wykonuje. Na szczęście tutaj nie ma tego wymogu, który był chyba w Foragerze, że musimy mieć jakieś te dziwne krypty i tak dalej. Tutaj wszystko zawsze mam pod ręką, co jest dosyć fajne. Okej. Wybaczcie, że niestety trochę zgubiłem wątek, ale... No, miałem delikatne wołanie od domowników. Tradycji stało się zadość. Więc no, trochę zgubiłem właśnie wątka, jak przypominałem. Tak czy inaczej, tak... Ulepszam dalej to dziabadło. I... Jeszcze więcej tego wymaga. Okej, challenge accepted. Niech tam się krafci, co się ma krafcić. Tutaj oddam całe drewno na przerobienie. Jak mogę dziabadło sobie wzmacniać miecza, czy cokolwiek to będzie. To tak, no to oczywiście to będę robił. I skoro jest miecz, tak typowo. Ciekawie, czy będą też inne formy może później. Jakiś właśnie łuk. A
patyki do czarodziejowania, znane jako różdżki bądź kostury, bądź jakkolwiek inaczej jakieś księgi zaklęć. Może nie. Wiem, że to nie jest aż takie wymagane. Nikt nie mówi, że to musi być jakieś fantastyczne elementy. Jak na razie jest to takie dosyć realistyczne, bym powiedział, jeśli chodzi o to, co tu występuje. Mamy kraby, mamy miecz, czy wszystko co jest, kill off, jakiś metal. Okej, wiadomo, że to się regeneruje i to dosyć szybko, co jest nierealne, ale... No, jesteśmy w grze, więc nie ma co się oszukiwać. Nie może być wszystko rządzące się prawami realistyczności i rzeczywistości. Nie byłaby to aż taka dobra gra. W sensie, no, limitowane zasoby, źródła zasobów i tak dalej, no, potrafią tworzyć naprawdę świetne wyzwanie w obszarze gry, ale no, musi to być zrobione dobrze. Jeśli gra ma się właśnie opierać o takie łażenie po świecie i gromadzenie miliona surowców, żeby fajnie sobie potem się rozszerzać, to nie, to akurat takie limitowane surowce, no, do gry Forager podobnie by mi szczerze nie pasowało, ale dobra. Mamy tego trochę, na razie się nie przejmujemy mieczem, że starczy na wszystko, starczyło i... Czyżby? Tak, mamy to. Niebieskie kwadraty. Okej. Czyli są jakieś takie kryształki, które teraz będziemy mieć. I tak, pamiętam, że trzeba było ich trochę mieć na to, żeby ulepszyć siekierę kill-off, to też zaraz zrobię. I co fajne, po 3 tego wypada, więc zdecydowanie więcej niż tych innych rzeczy i... Jakiś mega krab się tam pokazał. Zaraz pójdziemy na niego, ale tak... Na niego, do niego raczej. Powinienem powiedzieć. Ale najpierw, no, nagromadźmy trochę tego więcej. Zobaczmy, dokąd to będzie prowadzić, tym podobne. I okej, szarych brakuje. Dlatego powinien chyba zacząć też bardziej obracać ekran. Może pod jakimś innym kątem coś innego zobaczymy. Raczej bez powodu by tam takie opcje dali, okej. Dobra, na razie niczego nie ma, za co jest krab, to raz idziemy na kraba. Przybliżymy trochę, bo czemu nie? Zawsze ładniej to wygląda z bliska. Ale tak, jak na razie naprawdę gram tutaj i mogę powiedzieć, że jest to spokojne, proste. Bo nie widzę tu naprawdę jakichś takich wielce zaawansowanych rzeczy. Przy czym nie mówię, że to jest proste z perspektywy programistycznej. I że ten, że tutaj ten styl artystyczny łatwo jest odtworzyć, te wszystkie obiekty i tak dalej. To prawda, że jest to trochę low poly momentami, ale naprawdę ładnie to wygląda. Ale tak, kontynuując, po prostu... Nie wydaje się to być aż takie zaawansowane, na tyle tego, co teraz inne gry sobie prezentują. Ale mi to nie przeszkadza. Bo szczerze mówiąc, ostatnio mam... Nie będę po prostu ściemniał. Bardzo ciężki okres. Tak na co dzień nie mam, powiedzmy, możliwości mentalnych na jakieś takie bardziej wymagające rzeczy. Ani po prostu mentalnych, ani sił na to nie mam. Nie będę i tak dalej, ale no. Tutaj widzę, że to jest właśnie takie... Relatywnie proste, nieskomplikowane, taki trochę odmurzacz, można powiedzieć. Okej. Ale jest to o tyle wciągające, o tyle przyjemne, że no nie ma co się na to skarżyć, mówić, że coś jest nie tak, czy coś. Po prostu jest to takie zachęcające do grania, takie fajne. O, widzę tu jakąś czaszkę. I tam dalsze coś, więc tam pójdziemy dalej. Czaszka sprawdzę później. Bo widzę, że można jakieś travele robić, to tym bardziej, kiedy indziej. Nie chcę na razie uciekać stąd. Ta rajska wyspa jest zbyt ładna, poza tym boję się, że to może zakończyć już demką. Bo często jest tak, że jakieś pierwsze przejścia instancyjne czy coś, to takie dziękujemy ci za twój poświęcony czas, ocenij nasze demo, więc już, no, więc już nie graj. 3 w jednym miejscu, tak. O, przy okazji krab. Ten mega krab do nas idzie, mega krab do nas idzie. Mega krab tutaj idzie. Chce nas ubić. Okej. Musimy być ostrożni. I... deadłem. Okej, deadnięcie tutaj od razu nas odżywia bez żadnych większych konsekwencji. Czy będzie tak zawsze? Nie mam pojęcia. W Forager, że tak było. Mniej więcej. I tutaj podejrzewam, że może być podobnie. Jeśli tak, to okej. Okay. Przyznam, że fajnie by było, gdyby były jakieś konsekwencje za takie umieranie, ale kto wie, może w przyszłości i będą. I okej, 300 ponad monet, świetnie. O, jeszcze kolejne wielkie źródła tych niebieskich dziadostw, tych kryształków, fajnie. Podnosimy od razu i póki go nie ma, chyba zdążymy tutaj dopłynąć? Zdążymy. Patrzcie, tam jest jeszcze więcej z jakichś statków porozbijanych z różnymi rzeczami.
aż kusi, żeby to po prostu posprawdzić, podnosić, wziąć sobie i tak dalej. Ale dobra, a póki się... Zanim zgubię wątek, mamy to, to można to poulepszać od razu. I zobaczymy, czy będzie szybciej. Szczerze, tutaj nie czuję różnicy za bardzo. I widzę tu już jeszcze jakieś teraz złote kostki. Okej. Nie, ale serio, teraz nie będę was okłamywał, nie czuję różnicy za bardzo pomiędzy tym, a tym poprzednim. A, ale za to widzę kraba. To od razu bijemy kraba. Poczemu nie? No nie, nie ma. Naprawdę, nie czuję, żeby była jakaś różnica. Może już po prostu nie jest jeszcze zaimplementowany te wyższe poziomy. W sensie można je dostać, ale efekty ich działania zobaczymy dopiero później. A tutaj widzę różnicę. To prawda, nie w szybkości ścinania, a w tym, że patrzcie. Plus 2, plus 3, plus 3. To czasem plus 2 się zdarzało, to i prawie ciągle dwójki i trójki lecą. Więc okej, nie przyspiesza to samego w sobie kopania. No zrozumiałem, że nie zawsze musi. Ale fajnie przyspiesza ilość zbieranych surowców. Nie pamiętam, czy w Foragerze też tak było, czy to tylko zwiększało skuteczność. I jak to w ogóle było tam... Chociaż dobra, tam chyba nawet nie było siekiery, tam chyba wszystko kilofem się robiło. Teoretycznie można było chyba też mieczem i innymi rzeczami, no ale dobra, bez takich teraz szczególików. To, co jest ważne, to to, że... No na siekierze to czuć. Tutaj nadal wpada 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 i 1, więc no, tak trochę nie za bardzo. Jest pytanie, czy kilofy mają jakieś inne sekretne działania? Może to jest tak, że w przypadku drewna to po prostu coraz więcej, ale kilof jest potrzebny lepszy, żeby móc w ogóle, dajmy na to, odkupywać te lepsze jakieś rzeczy, których jeszcze nie widzimy. Może niebieskie klocki przykładowo by nie padły od kilofa tego czerwonego pierwszego, czy powiedziałbym rdzawego kilofa. W ogóle rdzawy kilof, czy to jest dobre określenie? A tutaj teraz wypadają czwórki, piątki z tego, tak po prostu. A nie, to był przypadek. Czyli może na farcie. A teraz znowu trójki. Nie no, to jednak nie mam pojęcia, co dalej z tym wszystkim. Tak czy inaczej, czego nam tu brakuje jeszcze? Aluminium. Nadal. Amulinium. Czy jakkolwiek inaczej tego nie nazywać. Amelinium. Jak jeszcze to nazywał wcześniej. Dobra, krab. Widzę, że giga krab jeszcze się nie odnowił. Ale tak, jak mamy tych kostków dużo, zobaczymy, co teraz się z tym stanie. Okej, kolejny kawałek tego czegoś tutaj i teraz wymaga też tych żółtych, złotych, jak zwał tak zwał, kostków, więc... No muszę szukać kolejnego materiału. Ale okej, dobra. Powiem, że naprawdę przyjemnie mi się w to gra, patcha, robi i tak dalej, tylko to, co ja bym osobiście mógł powiedzieć, to, że fajnie by było, gdyby istnieli tu jacyś przeciwnicy non-stop, a nie tylko tak jak tego mega kraba znaleźliśmy, który wymagał od nas walki. Nie, żeby to był jakiś zarzut, czy jakaś wada wielka, bo rozumiem, że to może celować w spokojniejszą, dużo rozgrywkę niż właśnie Forager, w którym od początku mieliśmy, jak powiedzieć, kłótnie z glutami, potem jeszcze z innymi rzeczami. I naprawdę nie ma w tym nic złego, jak najbardziej to akceptuję, ale no, gdybym ja na przykład tutaj miał wybór, to bym dał naprawdę jakieś takie ciężkie, może nie tyle co cięższe, jak to chciałem przed chwilą powiedzieć, ale częstsze spotkanie z dziadostwami jakimiś. No i dobra. Widzę, że też tutaj już... ciężko będzie nam coś więcej osiągnąć, bo nie mam więcej miejsc do odkrywania tego, więc... 23 minuty, no okej, trochę to zajęło, muszę przyznać. Nie jest tak źle, ale tak, spróbujmy w takim wypadku osiągnąć najwyższy poziom miecza, jaki istnieje, może potem gdzieś odpłynąć na jakieś dalsze wraki czy coś, a potem wejdźmy w te wrota i po prostu zobaczmy. Czy na tym będziemy kończyć nasze spotkanie z demem tej gry, czy nie? Bo no... Osobiście naprawdę podejrzewam, że jak tylko dotkniemy tych wrót, to będzie takie dziękujemy za twój czas, to by było na tyle. Jak to zresztą mówiłem. I swoją drogą, ten następny kilof wygląda mi bardziej na jakiś taki... Albo jakiś taki warpik, jakby to nawet określić, czyli takie narzędzie bojowe bardziej. Przynajmniej estetycznie, albo jak jakaś kosa. Ciekawa sprawa. Ciekawa decyzja estetyczna. Siekiera natomiast nadal jak zwykła siekiera. Trochę tak jakby z łamanym fragmentem, co jest takie zastanawiające z perspektywy designu. Trochę, ale no. Jest dobrze. W ogóle ten obecny kilof ma takie fajne zakrzywione boki, że... No ładnie po prostu jest, podoba mi się. Trochę tak, nie wiem, czemu estetykę krasnoludzką mi to delikatnie zalotuje. Taką prostą, ale krasnoludzką.
Znaczy, okej, kasnoludy zazwyczaj są widzone gdzieś... Widzone, tak widziane, z dużo bardziej takimi... No, bogatymi, zdobnymi elementami, takimi cięższymi. Więc trzonek taki trochę nie kasnoludzki, ale samo głównie już tak... Nadal nie mamy jeszcze 9 więcej potrzeba? Trochę szkoda. Trochę szkoda, że to się nie zrobiło i... Kolejna rzecz, o której też mogę powiedzieć, szkoda, że nie ma jakiegoś szybszego sposobu na zlecanie produkcji. Tak jak to było w Foragerze, że można powiedzieć, produkuj w nieskończoność. To było fajne. I tak oczywiście wiem nadal, czy to demo, nie pełna wersja, jak sobie jakkolwiek można to określać, ale tak na rzecz to jest zwykłe demo. Darmowo dostępne dla wszystkich, więc no, z czasem może to zmienią. Nie patrzcie, znowu z tego jednego wypadało 5. 4, 5 i tak dalej, ale tylko z tego jednego, dobra. Możemy ulepszyć miecza. Zobaczymy zaraz, czy da się jeszcze bardziej. Da się jeszcze bardziej. Ale nie, nie mam cierpliwości na farmienie teraz pieniędzy na to wszystko. Mam tylko 200, coś tam, chyba 500. Więc tak, ostatnia partia, powiedzmy, zbierania tutaj tego i... Jak mówię, najpierw popłyniemy jeszcze na jakieś te wraki, potem zobaczymy, co jest za wrotami. Ale w ogóle dotrzemy do jakiegoś wraka, bo są te rekiny. Jak widać. Dobra, daliśmy radę. Daliśmy radę do tego wraka. Więc... Te rekiny... Rozumiem chyba, że po prostu to jest takie kółko i tam jakby licznik czasu, że w końcu są coraz bliżej, bliżej, bliżej. Jak już są wokół nas tak totalnie, to już więcej się nie da, ale dobra. Dopłynęliśmy do jakiejś wysepki. Czyli są nowe lądy, te, które możemy odkrywać. Tylko trzeba byłoby przynieść tutaj więcej metala. Tego szarego. Dobra. W takim wypadku szybko płyniemy najpierw na wyspę Kraba, bo chyba tam będzie najłatwiej, najbezpieczniej. I no, nagromadźmy tego więcej. A potem zobaczmy, co tam ten pomarańczowy ląd jakby będzie sobie prezentował. Bo nie ukrywam, zaciekawiło mnie co. Że jest coś więcej niż tylko ten startowy. Pierwsza sprawa, druga, że nie musimy iść w te wrota, które prawdopodobnie będą kończyć. Kramy gust. Co ważniejsze, to to, że gra aż tak bezpośrednio nie pokazywała, że jesteśmy w stanie tam coś znaleźć. Okej, no były już te wraki, były jakieś lądy. Ale to równie dobrze mogło być poza zasięgiem, takie, że... No totalnie, po prostu rekin nas zjada i do widzenia. Więc... No jak na mój gust, fajne. Fajne takie... Że pozwala gra na takie trochę właśnie swoje własne odkrywanie swoim sposobem. No, tak nieszablonowo, że nie jest progresja 100% liniowa. Fajna, fajna. Naprawdę, jak dam na plus. Wielki. I dobra, ile tego mamy? O, za mało. Jeśli tam jedno wymagało 50, obawiam się, że to naprawdę zdecydowanie za mało. Ale tak. Trochę tego jest. Nie wiem, jak jeszcze stoimy z drewnem. Drewno mamy 400. Ojej. Ale tak, to drewno raczej nie będę brał tutaj szczególnie. Jeszcze jedna rundka po tych wszystkich głazach i lecimy z powrotem na tą pomarańczową wysepkę. I tak, co widziałem jeszcze dalej na trailerach, to, że tutaj z czasem będziemy mieć łódkę. Więc z czasem właśnie przemierzenie tych oceanów będzie, no, możliwe spokojnie. Czym oceanów? No wód. Ciężko mi powiedzieć, czy są oceany, morza, czy co, no ogólnie po prostu tej wody. Będzie możliwe, bezpieczne i bezrekinowe. Bo tutaj tylko dotykiem wody już się pojawiają znikąd trzy rekiny, które chcą nas pożreć. Okej, mówiłem, że nie będziemy tego robić, ale znowu się udało i... Oj! 1000 monet, nie, nie. Tego już na pewno nie zrobię. I tak wiem, że zmarnowałem większość moich desek i innych rzeczy. No, trudno się mówi. Dobra. No to wyruszamy z powrotem na tą wysepkę i... Te skrzynki też się odnawiają. Okej, czyli tutaj będziemy mieć odnawialną produkcję desek, taką w taki sposób. Powoli, bo powoli, ale no, ale będzie. I tutaj do wszystkiego, co ciekawe, jest wymagany metal. A dostajemy masę desek. Okej, jakoś taka deskolandia się tworzy. Bez przesady z tym wymogiem metalu. O, jakiś bebok był. I mamy źródło metalu. Dobrze, dobrze. I takie, z którego wypadamy nawet po dwa czasami. I pieniądze. Mało. Mało pieniądzów. Ja co? Już myślałem, że mogę być rekina. Ale nie. Tylko te tutaj się podnowiły. Dobra. Okej. Czyli ten ląd też oferuje coś więcej niż tylko deski. Fajnie. Fajnie, fajnie.
Nie, teraz z tym, że tutaj to odkryłem i że tutaj jakiś bebuk się pojawił, jeden przeciwnikowy taki. Mogę powiedzieć, że zachęciło mnie co do dalszego sprawdzania tego demka, tutaj grania. I pokazało, że jednak tak, jakoś są przeciwniki. Szkoda, że nie na tym głównym lądzie pierwszym. Chyba, że one powoli będą właśnie tam też chodzić, przeszkadzać, będą się pojawiać. Może to jest kwestia odkryć czasu, czegoś innego, nie wiem. Nie mam pojęcia. No i oczywiście są też bardzo proste, jak widać, pokonuję je tak bez żadnego wielkiego zaangażowania. A to może być zasługa bądź wina, za że jak na to spojrzeć, tego, że mam już tego mieczyka zakrzywdzonego. Ale dobra, nowy ląd, w którym są jakieś takie stalagmity. Nigdy nie pamiętam, czy stalagmit, stalaktyt. Ale tak, ogólnie coś takiego, co daje te kostki szare, aluminium, metal, jak zwał, tak zwał, i deski. Więc tak. Dziwny teren. Ale no, przyjemny pod tym względem, że daje coś innego i estetycznie całkowicie inny niż to, co mieliśmy przed chwilą. W sensie, no okej, nadal wysepka taka teoretycznie bezludna, taka tropikalna trochę. Milion rozbitych statków, ale no, jest inna trochę chociaż. Chyba czy starczy, czy nie, bo nawet nie zwróciłem uwagi, starczyło. Kolejny dziad. I teraz drewna wymagają, w końcu nie metalu, jej. Cokolwiek co się dzieje, to w końcu coś więcej niż tylko metal. I deski. Dało tu więcej desek. Okej, dobra, dobra. Dobra. Zobaczmy, co z tego będzie, dokąd to idzie. 100 drewna, dobrze, że mam duże zapasy, ale okej, fajnie. Już porządne źródło metalu tutaj to oferuje, więc jest dobrze. A teraz żyk tymi drewnami i... Dawaj ta więcej, tak. Dawaj ta więcej. O, nie, świetne to jest. Świetne. Bardzo świetne. Można się tutaj tak szybko nafarbić tych metalów teraz, że to... Nawet to, że każde kolejne miejsce wymaga metalu, to nie jest problemem. Problem będzie to, że będzie wymagało więcej drewna w takich ilościach, jak tutaj przed chwilą z tobą. No mamy jeszcze 385. Ale szybko to się skończy. Czemu to w ogóle nie prosi o deski, skoro tutaj tyle... No to nam to daje, tych desek. Ten głaz strasznie blisko przelatuje obok nas, więc... To wiem, może będziemy jakoś mogli go zaraz się chwycić, złapać, wejść na niego. I proszę, możemy już kolejne otworzyć. Nie chcę już tak na formie tego metala. Okej, znowu jakaś koza ta wredna. Teraz się tutaj respią. Okej. Można z to ubić bardzo szybko. Bo nie mamy już tak strasznie dużo HP. Ale okej. Zbieramy. Możemy to odłożyć w sumie. Tak, czemu nie? Odkładaj ta jełopie. Nie kop. Dobra, co jej manualny, to zbieranie by się przydało. Żeby szybciej to zrobić. Okej. Teraz na szczęście już nie ma nic przed swoim gębopaszczą, więc może zaraz szybko to ogarnie. Ciekawe siedzenie tutaj to jest traktowane też jako teren rekinów. I nie jako teren rekinów, tak jak spadłem, że nie mogę tutaj wrócić przez to, że jest na podwyższeniu. Więc okej, różnice terenu tutaj będą odgrywać jakąś tam rolę, większą bądź mniejszą. Dobra, bierz szybko. I... Dawaj. Za mało, naprawdę. Okej, przeciwniki są, respią się... Nie powiedziałbym, żeby często, ale no, respią się, więc już jakieś wyzwanie większe trochę jest. Nadal minimalne i... Jak najbardziej, jak mówię, akceptuję to. Gry tego typu nie mają być bardzo trudne, coś mają być właśnie takie spokojne, relaksacyjne. Tak samo Quarrager, tam od niego też nie oczekiwałbym, żeby był bardzo wymagający, trudny i tak dalej. Zresztą sami wiecie, że nie wiem. Okej, może tam były te bossy, które troszkę wymagały więcej. Nie był też ten cały content, że miał się ograniczony czas, żeby tam pokonywać te plansze. Taki dosłownie pod koniec, można powiedzieć, etapu rozwojowego. Ale poza tym była to naprawdę spokojna, przyjemna gierka. I to samo po prostu można powiedzieć, że czułem, jak zobaczyłem to. Tam na trailerach. I osobiście mogę powiedzieć, że teraz testując to demko, tak. Naprawdę mi się spodobało, jestem zachwycony. Bardzo możliwe, że pełna wersja będzie u mnie gościła na Steamie. A co będzie, może będą z tego troszkę materiały, filmy. Takie 200 metala i w końcu desek chcą. Deski już mamy, metale jeszcze nie. Ale szybko się to zrobi, patrzę na to, ile tego tutaj jest. Tylko muszę się pozbyć kóz. Przy czym tak, to są jakieś satyry czy inne kozoludy, niezwykłe kozy, ale no. Najłatwiej to nazwać kozami. Dobra. 61, to za mało, ale dobrze. Szybko to zrobimy. I tak, żeby nie było jakoś, to jest takie moje pierwsze spotkanie z tym demkiem. Nie wiem, ile to będzie trwało, czy to będzie
kilkugodzinny materiał, czy to będzie właśnie taki, że zaraz skończymy. Zależy od tego, ile to będzie nowości. I tak, równie dobrze mógłbym teraz wam wycinać te takie fragmenty. Ich tu stoję i kopię. Będę musiał o tym pomyśleć. Jak na razie... Zobaczymy, jak to jeszcze zobaczycie. Jeśli to wycięłem, to... Już nawet nie było tej rozmowy. Jeśli to widzicie, co znaczy, zdecydowałem się z jakiegoś powodu tego nie wycinać. Może prostego, może bardziej trudnego. Okej. Wielki statek znowu. Na którym było dużo tych sztab. Okej. Ale dobra. Co bym mógł mówić? Tutaj teraz znowu 250 metalu nagromadzić. Trochę to zajmie. Więc pewnie ten moment wam wytnę. No, chociaż pewnie nie jestem. Jak mówię, preferuję ten materiał przynajmniej robić w takiej formie bezcięciowej, czy nie planować jakichś cięć, nie wycinać celowo. Chyba, że muszę. Dosłownie... Okej, na tym czymś jakiś mieczał pse lata. Teraz zauważyłem. Jakiś taki... Prawie, że dwuręczny, jakbym powiedział. Jakiś taki naprawdę poważniejszy, potężniejszy. Ale dobra. Może nie wiem. Jeszcze pogubiłem, co chciałem. Ale tak, był miecz. Ładnie wyglądał, może uda się go kiedyś zdobyć. I w ogóle ciekawe. Co z tego będzie teraz dalej? A, jeszcze za mało metala, więc jeszcze tam nie ma co iść. I szybciej. Dobra. I... już jest wystarczająco. Pewnie zaraz będą potrzebować znowu jakieś 500 czy coś. Patrząc, że już 250 chcą. Nie wiem, ile wytrzymam, powiedzmy, z takim dostarczaniem wiecznym tego. Ale może zaraz się skończy wysepka. Teraz chcę desek. A potem jakiś czerwonych cosiów, żółtych cosiów, okej. Dobra. Czyli widzę, że zaraz osiągniemy maksimum tego, co mogę tutaj zrobić na tej wyspie. I jedne co, jak mówię, zbudujemy tylko te schody na pewno, bo... no, po prostu chcę sprawdzić, czy nie pojawi się coś nowego, osiągalnego, ale te żółte fragmenty i te czerwone fragmenty, czyli... Nie, dobra, to nie są fragmenty. To będą jakieś kryształy, takie dosłownie jakieś rubiny oszlifowane. Czy coś? No, te. No to tak, tego nie osiągniemy. Zdecydowanie, przynajmniej na razie tego nie widziałem. Może jest jeszcze jakaś kolejna wyspa, na którą da się popłynąć, to by tam było. Ale no, chwilowo po prostu tego nie widzę. Dlatego też, jak już zbieram te deski, prawdopodobnie pójdziemy gdzie indziej. Zobaczyć, co dalej się dzieje gdzieś w jakichś innych miejscach, albo zobaczymy już po prostu... No, jak to się nazywa? Czy nie ma jakichś innych wysp, na które da się popłynąć? Okej, kilofem widzę, że bijemy 5, czyli strasznie mało. Ale niestety postać sama decyduje, że kilof jest lepszym pomysłem niż miecz przy tych kozach. Więc no. Wniosek jest taki, że jeśli chcemy się z nimi bić, to musimy być daleko od wszelkich materiałów wykopywalnych. Inaczej postać przynajmniej na auto ogarnianiu decyduje, że ważniejsze jest kopanie niż samoobrona. Dobra. Zaraz powinno być, z tego co widzę. Okej. I... chyba będzie... Tak, mamy to. Cały nasz zapas desek poszedł. I nie pojawiło się nic nowego, dlatego też tutaj już... no nie ma nic dla nas. A co za tym idzie... Oddalmy kamerę najbardziej jak się da. I zobaczmy, czy jest gdzieś coś, do czego możemy spróbować dopłynąć. W sensie, no, jest ten wrak tutaj, do którego nie mogłem płynąć, bo utkłem coś. Ale dobra, to jest ten wrak tutaj, do tego miejsca, w którym już byliśmy. Okej. Ale tu też coś jest, tak blisko dosyć. Jakieś wulkaniczne coś, to od razu zobaczmy, czy jesteśmy w stanie. Podejrzewam, że... Nie. Nie jesteśmy w stanie. Okej. Dobra. No to skoro to wszystko... No, nie jestem w stanie pokazać niczego więcej tutaj na razie. To zobaczmy, czy to, tak jak myślałem, koniec, czy nie. I uwaga... Jest sekret, więc chyba... Chciałem powiedzieć chyba tak, ale jednak nie. Jesteśmy w jakimś... podwodnym świecie teraz.
Okej. Czyli nie tylko na wodzie, ale i pod wodą możemy być. Okej. Podróż to jest chyba jakiś system teoretycznie podwodnych jaskiń. Skoro nie widać tutaj nigdzie tych rekinów, to nie mogą mieć tutaj dostępu, co to będzie, więc tak, pewnie jesteśmy w jakiejś jaskini, grocie, czymś innym. Ale okej. Wygląda to całkowicie inaczej, ale ładnie, ładnie. I fajnie, że dostaliśmy tutaj zapas metalu. Gdyby nie to, to pewnie bym oszalał, gdybym musiał znowu wchodzić na powierzchnię go zbierać. I jest rekin, którego od razu ubiłem, oraz żółte kwadraty tu są. Okej. Żółte kwadraty. I teraz pytanie brzmi, czy chcę iść od razu i te żółte kwadraty przerzucić na narzędzia, czy coś tutaj najpierw robimy? Powiedzmy, że może najpierw zobaczmy, co jest tutaj. Bo co nam szkodzi po prostu. Nie będę musiał może się wracać dzięki temu już. Bo będę już wszystko ogarnięte i są jakieś wrogi, ale są słabsze od tych kuz, bo wszystko na jeden bąk zostaje pokonane. I dobra, kolejny ten rekin, jakiś taki z białymi oczkami, niczym zombiak. I znowu mnóstwo tych żółtych cośków, które dają nam te żółte fragmenty. Okej. Skop, gwiezdny kluczu. Kop i łopie. Zbieraj ile wlezie. Musimy zobaczyć, co tam się dzieje, poza tym, że widzę jakiś zatopiony statek. Co jest zastanawiające, jeśli jesteśmy w jaskini, to jakim cudem tu jest jakiś zatopiony statek? Może nie jesteśmy w jaskini z jakiegoś powodu, po prostu rekin stwierdził, że tutaj nie chcą przyjść, nie wiem. Ale naprawdę, wygląda mi to na podwodną jaskinię. Po co na to, że nie ma tych trzech rekinów, które ciągle próbują nas w teorii pożreć. I co my tu mamy? Jeszcze więcej marchewkowych monet. W sztabkach złoto, które kopiemy kilofem. Dobra, mamy klucza i można iść. A nie, jest jakiś mini tutaj boss fight, który też nie stanowi żadnego wyzwania. Patrzę za to, że no, już te kozy były naprawdę groźniejsze. No i ten mega krab, który nas wcześniej napadł. Też moim zdaniem był groźniejszy od tego, co tutaj było. Dobra. No to tak, bierzemy najwięcej tych kwadratów i zaraz zobaczymy, co tam dalej się dzieje. I no. Wszystko fajnie. Tylko co mogę powiedzieć, nie mamy nadal tych czerwonych, więc jeszcze nie ma sensu wracać na wyspę koziom. Nie mam tych rubinów, czy cokolwiek to tam było. A póki co klucz tutaj mieliśmy dostarczyć. Rzucamy i otworzyło bramę, ale nadal nie dało nic więcej. Wymaga od nas coraz co więcej, więcej, więcej. Okej. Tutaj znowu mam dostęp do tych szarych kostek, czyli do tego amelinium. I coraz więcej tego żółtego wymaga. Zacząłem się obawiać, że to będzie dosłownie jak z tym. O, brakuje mi słów, no. Jak przed chwilą było z metalem zwykłym, że teraz będzie jeszcze więcej, jeszcze, 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 będziemy się musieli męczyć. Po prostu z farmieniem tego wszystkiego. Zresztą przysłowiowo, czy w cudzysłowie męczyć, bo to dla mnie to nie jest męczące ani nic. Ale tak, po prostu z perspektywy oglądającego trochę to jest właśnie męczące, że tam potencjalnie może być, że właśnie trzeba będzie długo czekać na to, żeby te żółte nagromadzić i tak dalej. Ale dobra, coraz bliżej końca. Więc zaraz prawdopodobnie może będziemy mieć wyjście, zobaczymy dokąd to prowadzi. Zobaczymy, czy to będzie takie dziękujemy za uwagę, to by było na tyle. Mam nadzieję, że gra się podobała, czy będzie coś jeszcze. Bo naprawdę, to demo, jak tak teraz tutaj gram, to prezentuje sobie więcej niż myślałem, że będzie. Znaczy okej, no, nie ma co ukrywać, ostatnio wiele demek, które sprawdzałem sobie tak prywatnie na Steamie czy coś. No jakiś czas temu, tym Next Fest, czy jak się nazywały. Jak i te wcześniej pokazywane, jak nawet Loop Hero i tak dalej, no mają trochę zawartości fajnej. Tak, dla tych, którzy nie pamiętają, Loop Hero ogrywałem jeszcze w czasu, kiedy to było zwykłe demko na Steam Next Festiwali. Więc ma się Steam Next, który się gdzieś nazywał inaczej jakoś po prostu, ale teraz właśnie jest Steam Next. I no. Więc wiem, że niektóre demka potrafią być fajne, ambitne. No, ale po prostu nie spodziewałem się, że takie bezokazyjne. Chyba teraz nie masz takiej specyficznej okazji. Ale właśnie tak, to takie bezokazyjne demka okażą się takie, no, rozbudowane i w ogóle. Spodziewałem się, że to będzie bardziej pokoju takiego, jak to było za dawnych czasów, moich czy coś. Kiedy, dajmy na to, w gazetce były dema i miało się takie demo, na przykład, nie wiem, no, powiedzmy, Gry Kangurek Kao, runda druga i tam miało się pierwszy poziom.
Przy nawet nie jestem pewien, czy to był cały poziom, czy to było takie, że trochę można co coś zrobić, ale nic więcej. I tyle. A tutaj się okazuje, że jednak, no proszę, jednak jest po prostu dużo. No fajnie, fajnie. Fajnie jest. I travel. Wychodzimy, czy żeby nas to wyrzuciło z powrotem? Ma, może na koniec. Nie. Wyrzuciło nas to już jeszcze jakieś inne miejsce. Okej. Okay. I ty też wymaga tych czerwonych kryształków, więc... Albo zaraz je zobaczymy, albo tutaj... Po prostu nie możemy wszystkiego zeksplorować. O, i znowu ta kometa. Milion drewna. Całe szczęście, że sobie z sobą przyniosłem. Czy mam wystarczająco desek? Niestety nie. A szkoda, byśmy zobaczyli jeszcze, co tam jest. W takim wypadku muszę po prostu, no, czyli drewno i fabryka desek, okej. Okay. Okej, okay, czyli gra koniecznie chce nam to ułatwić i uprzyjemnić, żebyśmy nie musieli łazić nie wiadomo jak daleko po te deski. W takim też sytuacji pozbierajmy trochę tego. Zaraz wyślemy to całe drewno, które mamy na przeróbkę, obróbkę i się zobaczy co dalej. Dobra, 300 na deski powinno wystarczyć, bo tam chyba dwie były? Nie, 3. Chyba? Tak, 3, więc 103 deski zaraz będą. Na szczęście robimy się w miarę szybko. W tym czasie ja tutaj pozbieram więcej drzew. Moją siekierą niebieskiej jakości. Bo lepszej nie mogę. Chociaż dobra, teoretycznie mógłbym nagromadzić to żółte i uciec tam, to jeszcze bardziej poulepszyć, ale... Czy ma to jakiś wielki sens? Zapewne ma jakiś, ale no... Nie ma co na razie aż tak min-maxować, trzeba optymalizować tego wszystkiego, no... W końcu to jest tylko demo. Pewnie jak wyjdzie pełna wersja, to i tak wszystko się pozmienia. Znaczycie. A jak się nie pozmienia, to dobrze dla nich. Dobrze dla mnie, że przynajmniej będę znał te takie podstawowe mechaniki. No i będę się pamiętać, że jeśli kiedyś wrócę do pełnej wersji, i to mówię dla samego siebie i dla was, należy pamiętać o tym, żeby mieć 5 pierdlionów metalu, zanim się pójdzie na tą kozią wyspę. No i dużo desek też. Nawet bez tego tam da radę, ale no. Przyspieszenie po prostu takiego ogarniania zdecydowanie jest dobrym pomysłem. Oczywiście tutaj, jak mówię, to jest demko, więc mnie aż takie optymalizowanie, ogarnianie i tak dalej no, nie interesuje. I co my tu mamy? Pierwsze, mam tu jakąś niszczą chałupę, po drugie, tutaj wymaga człowieka? Okej. Okay. Jakiegoś takiego dziwnego człowieka to chyba wymaga. Więc zauważyłem, albo tego nie było wcześniej, albo było, tylko byłem ślepy. 60 drewna, więc od razu dodajemy i 90 drewna i mamy to... To czerwone coś. Czym różowawe, czerwonawe, no. Ogólnie to, co nazywam rubinem. Mamy to. Okej, okay, więc... Teraz tylko dużo tego nafarmić. O, widzę tam 150 drewna, tak, zaraz zaniesiemy. I jak to się wszystko poogarnia, to możemy wrócić zobaczyć na koziej wyspie, co jest dalej. Wow! To jest więcej roboty niż myślałem, dobra, wiecie co? Obym tego nie bożołował, ale ja na tym kończę. I... Robię kolejny odcinek z tego demka. Jednak tym będziemy dalej to wszystko sprawdzać. Nie wiem, czy... Więc czasem mógłbym niby powiedzieć, że trochę tutaj nagromadzę tych wszystkich rzeczy, ale raczej nie. Nie będę niczego gromadził, po prostu od razu zaczynam drugi odcinek. Oby to nie było, także zaraz się okaże, że to będzie koniec. Jeśli będzie, to po prostu to zmontuję, zedytuję i będą dwa, te dwa odcinki połączę w jeden. Zresztą będziecie wiedzieć. A póki co dziękuję tyle. To tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I tak, mam nadzieję, że to demko będzie zwiastunem tego, że wracam już do... Chociaż raz na jakiś czas wrzucam film. Że odzyskam moje po prostu wenę, chęci do tego i tak dalej. Jeśli nie, to trudno, jeśli tak, to super. A teraz już naprawdę trzymajcie się i hej, hej.